Witam Was tutaj, cześć, Ojzonosz. Zapraszam na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 scenariusze. Tutaj witam w kolejnym, już chyba trzeci odcinek, czy czwarty, już pamiętam, alpejskiej wioski. No i tak, zaczynamy sobie od takiego pięknego widoku po tym naszej rozwałce, która tutaj była. Budynki trzeba takie tego typu wyburzać, bo nie mamy nic na razie na to, jak się palą. I zaczyna nam brakować prądu. W takim wypadku najsensowniej byłoby postawić coś tego typu, jednakże nie ma tutaj prawie nigdy wiatru. To kosztuje 50 tysięcy, to nie. To taką sobie tu elektrownię jeszcze jedną gdzieś trzeba wcisnąć. O, tutaj się chce zmieścić. Dobrze, świetnie. Bo musimy mieć prąd, musimy powoli się rozbudowywać. Czy my tu daliśmy im strefy koniec końców? Tak, są strefy. Ale ludzie nie chcą się wprowadzać, chcą rozwijać pobliskie wioski. No dobrze, no to rozwiniemy naszą... Chyba to jest główna część, można spokojnie nazwać. Więc czemu nie? Niech mają ją trochę bardziej rozwiniętą. Zaraz zmienię zadanie, bo mnie trochę edytuje. I to sobie puścimy górą. Tak, żeby tutaj się też coś wydarzyło. To będzie na tej wysokości. Okej. Okay. Dobra, co to jest za radio? Classic, no to nie, no nie, no bez przesady. City Stadium może. O! Już się dobrze zaczyna. Prądy trzeba podciągnąć jeszcze, chwila. O, bardzo dobra muzyczka. Może być, czemu nie? A tutaj ludzie chcieli się wprowadzić, proszę bardzo. Macie ludzie, wprowadzajcie się. A, zapomniałem, że tutaj się nie używa pędzla, tylko wybierz. Żeby było lepiej. Ja przyciszę sobie, szczerze powiedziawszy. Było mnie trochę głośno grają. Dobra, dalej. Coś, żeby ludzie byli zadowoleni, przydałyby się jakieś tu im parki, ale ponieważ chcemy tutaj głównie na transporcie miejskim wyżyć, no to... Wow, mogliśmy postawić statki. Nieźle, bo to było jeszcze po moim ostatnim mieście. Dobrze, mamy tramwaje, nie mam metra jeszcze. O kurczę. A chciałem już im tu puścić metro. No dobra, nie, nie mają, to nie. Dajmy im tu przystanek. I... Ten autobus, o, to jakiś autobus, to wpuśćmy tutaj, żeby sobie pojeździł. No tu zrobiliśmy taką nową tą część, to niech będzie, żeby tutaj coś było. Tak. Tak samo tutaj. Widzę, że jest bardzo powolny ruch. No i ścieżka. Ścieżka do przystanku. Już, migiem. I stąd tutaj. Wiesz. Trzeba wbudować ten drogę i później się podłączy, tak? No właśnie, no tutaj to już jest podłączone. O, dobra. Dobra, czemu się budynki nie budują? Bo jesteśmy na bardzo wolnym trybie. Jak tam w ogóle nasz kamienie? 36 tygodni. Dobra, nie jest źle. No powoli, powoli idziemy do naszego celu. Powoli. Nieźle. Brakuje wam wody. O nie, woda to jest akurat zła rzecz. A tam coś się pali. A z tego co pamiętam, to strażacy są gdzieś tutaj. Tak? Tak. Jeśli też trzeba będzie postawić te bazę helikopterów leśniczych, ale na nie trzeba będzie uzbierać. Czy się tutaj coś może zaczęło budować? Nie. Bo po co? Właśnie jak tam z naszymi złożami. Tak, gdzie są złoża. Okej, tu tam sobie laski wykorzystywaliśmy. A tam widzę, że są niezłe jakieś. Tu jest ropa. Tu trochę jest lasów, ale na są troszkę... Tu to pikalnie wysokich... Też nie. Tu jest ropa? Nie. Dobra, czekajcie. Jakby zrobił się dzień. Jak będzie dzień, to sobie bardzo chętnie tutaj do tych lasów pokręcimy przy nich. A na razie sobie popatrzymy. Coś ze śmieciami ma, widzicie? Sam przecież tutaj ci jedni, tak? Co z tego, że są jedni?
Dobra. Przemysł. Tu już jest zużyty na maksa. Świetnie. Dobra. I drogi są obłożone. No i oczywiście tramwaj. Zobaczmy sobie, jak wejdziemy tutaj. Z tramwajów tak zbyt dużo ludzi tutaj nie widzę, żeby korzystał. Ale mamy już zajezdnię, więc mamy całą infrastrukturę już potrzebną na tramwajów, więc to już jest pół biedy teraz. Puszczmy sobie tutaj jeszcze ścieżkę. Jakby chcieli tutaj sobie podejść. Właśnie, takie ścieżki można jakby tutaj poustawić. Jest! Mamy pierwszy budynek. Jest już... Mamy progres. Tutaj wiem, że jest przystanek. I tutaj taką gruntówkę. Być może puścili. Okej, okay, dobra, jest gruntówka. I tak samo gdzieś stąd. Dobra, powoli, powoli, aczkolwiek nie chcę, ale się buduje. Dobra, kamienie milowe. Kolejny jest metro, 5500. Chętnie byśmy go dzisiaj mieli. Czy ja włączyłem zegarek? Dobra, włączyłem. Już się bałem, że nawet włączyłem zegarek, się włączyłem. No, czy to prawda, że tutaj też będzie odblokowane? No, tak, wszystkie budynki są odblokowane, okej. Okay. I obserwatorium też mamy odblokowane. O, to świetnie. To jest akurat świetne. Nowy kawałek ziemi. Na razie tym się nie będziemy zajmować. Tak, tu jest jedna z tych dziur. To jest kolejna. Ale ciemno. Miałem się zająć, szczerze powiedziawszy, tym lasem. O, dobra, coś widać. Tak. Ja im tu bardzo trochę nie puszczę taką dużą drogę. Tu widzę, że ten lasek się czeka. Czekaj, pokaż mi to na mapie. Nie tej mapie. To też nie to. Widok informacyjny. Trochę, ale tutaj. Mówisz, że najdalej. No dobra, jak najdalej tutaj, to nie będzie tutaj. Dobrze, i na razie z tym drogą będzie dotąd biec. I głównym na razie naszym punktem będzie zjazd stąd. Okej, okay, może nie być dokładnie stąd. Tak, bo to tego też jest dosyć wysoko. Tu można puścić się trochę. Trochę tak normalnie. Okay, jedziesz. Dobra. Jest, jest. Złóżmy sobie na dzielnicę. Dzielnia. Aj, ty. Wy tutaj aż tak dużo nie będziecie. Gdyż tutaj będzie przemysł leśny. Jak będzie dzień, to sobie zaznaczymy, gdzie powinno być dokładnie. Natomiast na razie sobie damy tylko to. I stąd drogę. Tak, żebyście już zaczęli budować. Co nie? Stąd, tutaj, jeszcze mam wodę, trzeba to podciągnąć, ojej. Prądy. Teraz tu nie widzę tej wody zbytnio. Okej, okay, podciągnijmy sobie może dotąd i tu do tego. Dobra. Natomiast co z prądem? Prądem będzie gorzej. Trzeba trochę pociągnąć. Czyli teraz najpierw chyba dotąd i później do tego. O! No trochę się ciągnie. Dobra, kolejną rzeczą, jaką tutaj trzeba puścić, to na pewno jakiś autobus. No tramwaj jedzie, ale gdzie indziej. Zaczynają się powoli budynki pojawiać. Świetnie. Widzisz, ten terminal to byłby naprawdę niezły, bo my tu musimy bazować na takich na razie małych transportach. Okej, okay, dobra, dajmy sobie kolejny przystanek. Chociaż wiecie co? Najlepsze miejsce jest startować, to chyba będzie to tondo. Tak, dobra, stąd jedziesz. Damy ci tu przystanek do przesiadki, jakby coś. Tutaj. Albo nie, od razu tutaj. No i tu co jakiś czas na to musi być przystanek. Siłą rzeczy, bo tutaj ten przemysł będzie się rozwijać. A ja nie wiem, czy będę tak często patrzeć tutaj, czy się wszystko dobrze buduje.
No i w drugą stronę te przystanki, czyli tutaj. Później do tego może sobie ulepszymy, to jakąś inną puścimy. Trochę tego nie wyobrażam, żeby to tak wyglądało. Później tutaj. No i łączymy. Za chwilę stąd pojawią się nowe autobusy, takie trochę dużowe, czyli nie wiadomo co to jest. Okej, bardzo ludzi się dużo chce budować, to jest dobra wiadomość. Gdyż tą dzielnicę, nie wiem, trochę rozbudował. Właśnie, potem my robimy z drzewkami, na razie nie trzeba nawet z drzewek korzystać. Tak. Cała tutaj jest. I tutaj jest. I teraz tylko, nie, czy jest tutaj ta dzielnica trochę taka większa? Aha, nie. Dobra, powiększyliśmy trochę to. I teraz tak. Najlepiej byłoby po prostu to tak zaznaczyć, ale szczerze to wątpię, żeby się tak udało ładnie. Na przykład tutaj zwykle nie chcę. Tu się możecie budować. I tu. No i tutaj. Pomijając tą drogę tutaj. Dobra. Powoli, powoli będziecie się tutaj budować. Czy wy macie wszędzie wodę? No prawie. Ale ogólnie macie prawie wszędzie. Dobra, i pociągniemy tutaj ścieżkę. Czemu się nie chce zrobić ścieżkę? Okej, to nie w ten sposób. Tak, dobra, mamy ścieżkę. Gdzieś jeszcze było takie dziwne przejście? Tutaj. No i tutaj jest też przejście. No ma, powoli, powoli zaczyna się nam to ładnie tutaj rozbudowywać. A, możemy zobaczyć, gdzie jest nasz przemysł. No ma. To teraz kolejna odnoga. Tak. Takie proste będziemy od tego robić, żeby było prościej to, żeby się prosto budowało. Okej, i jadę na drugą stronę, żeby nie było. Tutaj powiedzmy gdzieś tak dotąd. I stąd sobie puścimy taką drogę. Okej, dobra. Tutaj. A nie, czekaj, tu jeszcze jest. Właśnie. Tylko tu trzeba im dać, no właśnie. Wy musicie być gdzieś tu. Tutaj, tutaj. Tutaj też coś jest do przemysłu. Tutaj, bo ja chcę po prostu, żeby dużo pieniędzy zarabiać, a jak jest dużo pieniędzy, to jest dużo. Transportu. Transport to jest mniejsza z tym, najpierw ważniejsze są pieniądze. Okej, widzę, że tutaj ogólnie prawie wszędzie można robić ten drzewka. Więc to jest radar pogodowy. Możemy 3000. Trochę dużo. Mamy już jeden schron chyba, tak? Nie ma, no i na tym chyba się ograniczymy na razie. No i te straż pożarne. Dajmy im tutaj tę małą. 12. Bo jednak mi się to może przydać. Dobra, i tu też. Okej, połączyło się w miarę. Teraz dawaj mi tutaj pędzel. Średni, może być średni. Tu, tu, tu. I tu. Pomijając ten mały tutaj fragmencik. I się powoli będziecie wybudowywać tutaj. Właśnie, trzeba wam tutaj dać przystanek jeszcze. Tu. Tu. Tutaj. No i tutaj. Ta muzyka jest relaksująca. No może. Jak już się któryś raz ją słucha, no to może. O, tutaj warto było podłączyć sobie ścieżki. Okej. Dobra. Jest ścieżka. Są i druty. Brakuje wam ludzi. No te autobusy tu przecież spokojnie jeżdżą, tak? Jak jacyś ludzie chcą, to są autobusy. A, no też tutaj byliśmy. No dobra. Myślałem, że tutaj nie dawałem. No tutaj kolejka linowa stąd tu, ale
na taką linijkę. I tutaj drogi też bym nie liczył, bo jeżeli byśmy chcieli budować tą drogę tam, w dół, no właśnie. To będzie max. Dobra, stąd zbudujemy sobie tą gruntówkę, aby dało się jakkolwiek autobusowi przemierzyć tą drogę od tych ludzi. Trochę szybciej. O, dobra. Świetnie. I po prostu puścimy tutaj drugi autobus. Autobus będzie jeździć stąd. No i ogólnie prawie w te same miejsce. Wodę wam atakuje. Dobra, zaraz tym się zajmiemy. Tutaj, tutaj. Tu jedziesz. Zielony. O, zielone autobusy mi się podobają. Zielone mi. Hehe. Dobra, tutaj autobus niech będzie. Tu byśmy dali na tej górce też. No i już nie. Chociaż nie, dobra, niech nie będzie w tych samych miejscach. Tutaj jeden na wyjazd. No i tutaj jest jeden. Tu przejeżdżając przez środek. I tutaj. Dobra, i dajemy wam wodę, żebyście mi tutaj za szybko nie uciekli, jakbyście mieli taki zamiar dziwny. To za muzyka arabska. I czemu te ludzie się postawiły tak krzywo? Okej, dobra, tu jest dobrze, tu jest dobrze. No i tu też mam nadzieję, że będzie dobrze. My tu wam daliśmy wszędzie, tak? Tak, możecie się wszędzie budować, świetnie. Czy może po prostu brakuje wody? Nie. Świetnie. Muzyka. City Radio. Gold FM bym włączył, ale nie mogę, więc... No niestety. Dobra. Celegą tam też dzielnicę można tutaj rozbudować. Ale to po kolei. Tych na razie chciałem po prostu trochę tu zwinąć, bo tu jeździ tramwaj i ogólnie jest trochę tego, a tu tak zbytnio. Czy ten tramwaj może w końcu trochę więcej ludzi wozi niż zero? Dobrze, że zaoszczędzamy 100% komunikacji, świetnie. I tych ludzi. Dobra, powoli, powoli idzie trochę więcej. Dobra, wiadomość. Dobra. Jak tam... 49, prawie podwoiliśmy. Ale też jest dużo już więcej ludzi jeździ tym. Dobra. Tu jest ten nasz raj. No tu jeździ do was tak, w tramwaj, co nie? No to powinniśmy cię mieć dużo ludzi. Chyba mogę trochę tego nawet dać więcej im przestrzeni. Tak, widzę, że to możemy spokojnie wyburzyć. I tu kabel. Tutaj coś jest. Aha, bardzo blisko. Blisko, ale nie obok. Widzę, że wam brakuje ludzi, ale ludzie się tu budują, tak? Nie są nawet niedaleko. Specjalnie dla was buduję ich dosyć blisko. A tutaj zbudujemy jeszcze jeden klaster ludzi. Klaster ludzi. O Boże, co ze mną już jest dzisiaj nie tak. Za dużo cities. Klaster ludzi. Dobra, dobra. Okej, i woda. A to krzywo poszło, ta woda. Dobra, tutaj poszło ładnie i tutaj. Dobra, powoli się to będzie rozbudowywać. Dajmy sobie przystanek tutaj. Tak, żeby te autobusy jeździły trochę. Albo nie, wiecie co? Jeszcze lepiej. Niech jedzie tutaj. Dajmy tutaj jeszcze jeden przystanek. No i tu, tutaj przed wyjazdem. A, to jest jedna kierunkowa. No a ta jedna kierunkowa to sobie zmieniły po prostu, że tutaj się zatrzyma ten autobus. I heja. Panie tutaj.
Dobra, ogólnie tak, widzę, że jest skomunikowana ta część miasta. Tak samo jak czas, który już gramy. Dalej, edukacja. Oże. Czy tylko mi się wydaje, że ja zupełnie o tym zapomniałem? Dobrze, do edukacji też ludzie muszą jeździć. Dobrze, widzę, że się już coś ludzie ustawiają. Pewnie do pracy. Mamy jeszcze coś takiego jak szkoła średnia. Tego jest stanowczo za mało i brak funduszy, więc nawet się tym nie interesujemy, bo nie chcemy zejść poniżej zera. Dobrze, przemysł. O! Nie brakuje ludzi, czyli jest dobrze. Tu na górce możecie się budować. Wiecie o tym, nie? Dobrze, tak jak zaczynamy się tu na górce budować, to później możemy zacząć coś tu kręcić, ok? To ma chwila dla mnie pauzy. Dobra, powiem to tak. Włączmy czas. To było dziwne. Ja słyszę, że ktoś tutaj wchodzi do domu, a tu nikt nie wchodzi. To znak, że czasami nawet moje uszy mogą zawieść. Dobrze, dajmy im tutaj drogę, bo może po prostu im się tam nie chce budować. Co oczywiście dla mnie jest dziwną wiadomością, bo ja im trochę zainwestowałem, tam nawet autobus puściłem, ale to później najwyżej z nimi na ten temat pogadamy. Więc póki co zostajemy przy tym. I zobaczymy, czy tu się zaczną budować. A, nie, da, powoli się pojawiają. I widzę, że im się bardzo ta droga spodobała. No, ona jest typowo pod gruntówkę. Więc głównie bym chciał, żeby korzystali z tej tutaj drogi. I właśnie, chciałem to ulepszyć. A, dlatego tutaj nie chciałem przystanków budować. To ma teraz sens. Dobra, ten przynajmniej będzie tutaj. A ten będzie tutaj. Dobra, bo ja tutaj chcę to ulepszyć na autostradę, żeby nie było. Oczywiście wyciszono. Będzie wtedy szybciej ruch się odbywał. No i ogólnie. Tramwaje to nic nie dotyczy przecież. No. Chyba się dzięki temu włączyły światło, ale to trudno. A jednak wolę światła niż to, co tu było przed chwilą wcześniej. I tu też trzeba byłoby... Czekajcie, nie. Ten wjazd trzeba poprawić. No może bez przesady, ale... Czemu tutaj chcesz to? No może być, ale... Chcę tu takie dwa zjazdy zrobić. A przy dwóch się już robi problem, jak to chcesz wybudować w jakiś taki dziwny sposób. Okej, nie. Chyba jeden niech już będzie tak. I drugi będzie ten sposób. I dzięki temu drugi możemy chyba też przestawić. Czekaj. Było? Świetnie. Dobra. I pozostajmy przy tym. Bo jednak wolę, żeby był dobry kontakt z resztą świata. Z autostradą. Dobrze, jak tam idzie nam? No dobra. W miarę. Ludzi jest wystarczająco na razie dużo. Tu trochę tym ci marudzą na brak ludzi. Ale jeździ przecież do nich tramwaj, więc akurat na to nie mogą mylić. Co tam nie dojeżdżę tutaj do wszystkiego, ale... Co tam? Możemy im tu, jeśli jeszcze bardzo marudzą, puścić tramwaj tutaj. Nie wiem, jak tutaj się zrobi pętlę. Jak to tak trochę jest wystawione na skraju zbocza. Można zawsze i tak. To jest jakieś rozwiązanie, rzeczywiście. Nie powiem, że nie. Dobra, stąd. Tu będzie przystanek. O, zadowolenie. Tu będzie przystanek. No, widzę, że w złym kierunku zrobiliśmy, ale dobra, trudno z tym. Więc z tym. Zmienię, po prostu zmienimy sobie kierunek. Zmieniony.
Jest, przecież wszystko działa, tak? Tylko chwilowe. Zaraz zobaczysz, przecież ten tramwaj się tutaj nie rozjedzie. Nie zniknie. No, jedzie. Jedzie dookoła. Przez tą naprawdę ciekawą pętlę. A ma za chwilę. Za chwilę zauważą, że jest wszystko dobrze. To będzie za chwilę. Dalej. Lasy tutaj się dobrze rozwijają. Tylko może wody brakuje. A, tak, tym miało brakować. Dobra. Czy coś jeszcze? Jak tam w ogóle z czasem? Okej, dobra, już nawet się czas kończy. Jak tu wszystko ładnie zgrane. Nie, 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 my tu nie musimy o takich budynkach, bo nas nie stać po prostu. Nas po prostu na takie budynki nie stać. Czy jeżeli byśmy podnieśli sobie to na 11, to nie będą mordzić? Pewnie tak. A, wiem, co możemy im tu budować. I to pewnie trochę dam nam... Ile to kosztuje? 15 tysięcy, dawa, postawmy sobie. Baza taksówek. Gdzie? No tutaj do tych wszystkich byśmy dołączyli. Jakoś. Może tutaj. Świetnie. Dobrze, no i w każdej z tych dzielnic chciałbym taką bazę taksówek gdzieś wstawić. Dobra. Jedna będzie tutaj taka baza. To jest zmiana w centrum. Druga tu na górze. Tutaj. Dalej. Tutaj nie będziemy wrzucać, bo to nie ma zbytnio dla egzaminu przynajmniej sensu. Tu by się przydało. Jest. Do tych, bo do tych mało co tutaj się da. Dobra. Ci też mają swoje i do tych, bo tutaj też oni mają zwykły handel. Tym ostatnio się nie zajmujemy. I tutaj. Dobra, powinno nam to... A nie, jeszcze jest są ci. No, do tych to oni są tak na górce. Nie wiem. A, tutaj nic nie ma. Dobra, macie tutaj. Dobrze, zobaczmy taksówki. Widziałem, że jakaś wyjechała. Mam nadzieję, że te całe 25 będą jeździć wszystkie, nie? Okej, jakaś taksówka jedzie. Czekajcie, złapmy ją. Gdzieś odbiór prosto z Serbia Cygieńska. Wow, gdzie ty jedziesz? Zastanawiam się, ci ludzie na wtedy jakoś dziwnie tam czekali na autobus. I mam też pomysł, żeby trochę te tramwaje jeździły za rzekę, w różne miejsca. I na pewno nie będziemy łączyć dzielnic. Zawsze trzeba pomiędzy nimi zostawić też trochę miejsca, bo od tutaj głównie chodzi. Chociaż gdybyśmy mieli te nowe rzeczy, by w ogóle na pewno fajnie. Okej, okay. Autozapis. Autozapis mam dosyć często włączony, bo raz mi się zepsuło gra i był problem. Później do powrotu. Gdzie ty, człowieku, jedziesz? No nie wiem. Okej, okay, chyba gdzieś tutaj. Tak mi się zdaje przynajmniej. Okej, okay, jedzie, jedzie. Okej, okay, dobra, dotąd. Jest, dojechał. Dobra. Dobra, no i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo tutaj dorobiliśmy też do 30 minut, więc... już będziemy sobie powoli kończyć. Także, jeżeli wam się podobało, zostawcie w górę. Nie zapomnijcie oczywiście z komentarzy dla nowych dzielnic. Ale na to na razie nie liczę. Tutaj sobie zbudowaliśmy fajną tą dzielnicę leśną. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tylko sobie najpierw zobaczymy jeszcze. Chyba wody to im po prostu brakuje. Tak? Ci to może nie mają. A ci nie mają. I ten biedak też nie ma. Ale chciałem zobaczyć, tylko czekajcie jeszcze zanim skończymy. W miarę idziemy. Idziemy do przodu. Dobra. Cześć!